Jesteśmy z powrotem i czekamy na kolejne dziecko, bo jest prawie 10, także... Rady, ani nie dobijałem. Teraz nagle, kurde, wszyscy idą do niego, wszyscy. Nie, żeby on chciał spać w ogóle. W ogóle. No niestety muszę mieć te trzy łóżeczka, bo dzieci adoptujemy co chwilę. Więc no. Dajcie mu spać. Natasza, ty w ogóle musisz się ogarnąć trochę. Ty możesz ciągle być taka brudna, łalić całe życie w piżamie. W ogóle mam tu bałagan. Zostawicie go? Nie. Wolgan go nie zostawi. A cię woja, bo chciał. No. A, rany. Może wykąpać psa. To dopiero sztuka. Nasza Iga tutaj się rozwija artystycznie. Idzie w ślady mamuśki. Nie mam imienia. Ups. Ale to pewnie chłopiec będzie. O, o, dziewczynka. No niemożliwe, a miałam imię dla chłopca przygotowane w sumie. No kurde bale, co ja teraz zrobię? Simsy psują moje plany zawsze. Coś im się przestawiło, teraz nam dziewczynki nie będą dawać. No cóż. O. Mariola. Takie ciekawe imię. Mariolka. I biała Mariolka. Nice. Zaczyna mi się to podobać. Nie powiem, że nie. Wolmek, taki jesteś to dobry, więc dzwoń po kolejne dziecko. A dobra, bo nam się chyba pojechać stąd. No, on teraz nie ma czasu, bo on teraz będzie kąpał psa. Natasza wejdzie po dziecko. Przynoszą dziecko, od razu już jestem nieszczęśliwa. To drzewo mi tu trochę przeszkadza. No, weź się gdzieś rzuć na podłogę, ja sobie wezmę. Halo? Halo? Opieka społeczna, halo? Gdzie ty idziesz? Z moim dzieckiem nowym. Boże, naokoło musiała przejść. Seriously, seriously. Tu Natasza czeka. Oddaj mi dziecko. Tak, pod zlew. Pod umywalkę. O, teleport. Weź ją właśnie i weź jej daj jeść. O, Iga coś tam namalowała. I na śliczny domeczek. No bo dobra, czytaj sobie. Jak czytasz? Czy co tam robisz? No lekcję odrobiłam. Bo tutaj gdzieś leżały jej lekcje na dworze. Znaczy nie na dworze, tylko tutaj w salonie. Więc właśnie kazałam im podrabiać sobie lekcje. Poproszę o poczytanie. Ziomek, chodź na chwilę. Chodź sobie pooglądaj tutaj obrazek. Taki się zabawa podniesie. Będziemy mogli tworzyć coś dalej, jak tam nasze. A ty siedzisz przed kompem, dobra. Są w ogóle lekcje chłopaków. Nie wiem, czy ja coś mogę robić nie za bardzo. Ta opieka społeczna od nas sobie pójdzie, czy niekoniecznie? Mamy tu chyba problem. Natasza? Weźmiesz to dziecko? Bo nam się pies zblokował, nie może wyjść z wami. O, właśnie. Dobra. A Wolfgang? Głodny. Weź podaj coś do jedzenia. Zrób kanapki z szynką. Tak, zrób kanapki z szynką, a potem weź zadzwoń po kolejne dziecko. Uhu! Tak, Natasza, masz jakiś problem? Jestem ślepa. Tu jest zadzwoń, dobra. No weź jej daj jeść. Jak tam nasz Leon? Nasz Leon. Zaraz wstanie, trzeba będzie. Tak,
ją usadzimy tu. A Leona pouczymy korzystania z toalety. Tutaj kanapeczki pyszniutkie, dzieci nie są głodne? Trochę są. To chodźcie jeść. Ty nie jesteś. Ty troszkę. Odejdź od tego komputera, od rana przy komputerze siedzi normalnie. Co za dziecko? Co za dziecko? Normalnie wszystkie kamiele takie są. Leon, wstawaj, siku. Całe życie prześpisz. Ooo. Nie zmieniałam im jeszcze ubrani fryzur, bo nagrywam odcinek po odcinku. Więc no. Po prostu wolałam nie ryzykować, że mnie znowu wywali z gry. Może zrobię to za chwilkę. Nauczymy, dzidzie. Potem może iść się bawić. Tak, walczą tu śniadanko. Kiedy ciebie dzwoni. Ty dostaniesz kiedyś zabaw, to nie będę spać. Ale chyba potrzebujesz... Nie, ty masz przyjaciół. Dobra, nieważne. Jutro dostaję mi tak kawę za dzieci, żebym ja pamiętała, żeby ją wstawić, no? Jartam? Dobrze. Musisz wziąć prysznic. Tu jest brudno. Pokoiwka powinna zaraz przyjść posprzątać, więc... Idź na górę. Od razu se siknij. No dobra, ty już sobie będziesz na dole. Nie mamy aż tylu łazienek. A nasz kochany... Jeremy. Boże, czemu taki śpiący jesteś? Idź się z drzwiami. Gdzieś. Może być tu. Ale tu nie możesz, bo tu jest kurde pojedyncza. Ale mamy pojedyncze te. To się nie strzemniesz, dziecino. Tak, dzwoń po kolejne dziecko. Dobrze ci to idzie, bo no to idź się prześpi. Tak. Idź chwilę, prześpi się po prostu. No i jutro kolejne, bobo. Fajnie. No weekend jest tak spokojnie, bo oni wszyscy są z tym poagniani w miarę. Mogę na spokojnie. Co jej gratulujesz, Wolfgang? W ogóle Wolfgang gdzieś brudny jest. Idź se prysznic weź. Natasza, opróżnij nocnik. On już taki głodnawy się robi. Kurde, ale ciągle coś jest do roboty przy tych dzieciach. No nie ma jak odetchnąć. Weź dla Leona. No i jeszcze by się przydało, żeby to odłożyć do lodówki. Gdzie jest nasze dziecko? Tu. Mariolka potrzebuje zmiany pieluszki. Dobra. A ja dwa... Aha. Ja nie mam pytań. Uznałeś, że sypialnia będzie coś z tego najlepsze. Wolfgang? Okej. Bo ona teraz spuściła wodę w kiblu i ona chyba zabrała wodę spod prysznica, czy coś takiego. O, rany boskie. Nie idź za Sina Natasza, a Sina Natasza przyniesie tobie jedzenie. Właśnie, co te dzieci wszystkie takie pomęczone, ej? Zobaczcie. Już ja bym proponowała, żebyście jednak już wstali. Bo potem w nocy mi spać nie będziecie. Nie masz tu żadnej komody, nie masz. No cóż. Idźcie pobaw trochę na placu. Czekaj. O. I też. Idźcie na dwór. Póki jeszcze wiosna. W sumie to zaraz lato po wiośnie, więc no. A co ty znowu z tym dzieckiem? Podaj obiad. Natasza. A zrób hamburgery.
Aha, bo ty go przebierałeś, ją przebierałeś. To był się do końca. Jak się miewa nasz mały? Dobrze. To chodź go tutaj połóż. Na przykład mówić. Zajmij się trochę dziećmi. Nataszka robi hamburgery. Proszę bardzo. No i nie posprzątałeś wszystkiego pewnie. Tak to już było. Jak tam nasze dzieci? Idziecie kochane na hamburgery i w tych piżamach. Bo nie mogliście ubrać się. No nie mogli chyba. Dobra, przed domem to nie będzie. Lobiad. Właściwie to lobiad do kolacja, bo która godzina już jest. Ktoś w ogóle jest głodny? Tak nie bardzo. No trudno. Jak wam idzie? Słabo. W ogóle nie jest głodny w ogóle. To weź go odsadź. Odsadź go, potem go włóż. Albo nie, bo mi się nie zrobić siku. To go odsadź po prostu. Potem chodź sobie zjeść. Dobra, bo wy zaraz będziecie zmęczeni. Też do jedzenia. O, kondycje sobie rozwijają fajnie. Więc jeść, kochani. Potem tutaj spać wyjdziesz. Od razu możesz się położyć spać, ale do swojego łóżka, bardzo ci proszę. I ty też chodź już spać, mała. No, pójdą wcześniej spać. Ale postaram się ich nie budzić zbyt wcześnie rano. Niech sobie dośpią. To może im ta energia nie będzie tak spadała, bo jak wstają o 6, to potem są zmęczeni szybko i no. Bez sensu. Pies tutaj ma jedzenie, no na razie coś tam ma. Może niech mu Natasza wyczyści i napełni tą drugą miskę. Dobra, szamać mi tutaj. Mały się bawi? No. O, mały przytula pieska, dobrze. Tata zje, to cię włoży do końca. I też tata pójdzie spać. Pogarniajcie tu raz, dwa. O, pięknie. Natoszka, Zoska, zdążyłam. Usz Leona do końca. Nie, bo on już poszedł spać na ten. Nie możesz się obudzić? Ej. Zawołaj go. No. Zostawisz Mariolę? Nie zostawisz. Czemu nie mogę obudzić Leona? A bo on się położył na tym bo... Nie, no dobrze, czemu? Leon. No dobra. Trudno. Nie mogę. Wolgam już przespać. A Wolgam ma w nosie wszystko. Jak ja mu nie każę czegoś zrobić, to on nic nie zrobi. I po co ją wzięłaś? Trudno, będzie dziecko tam samo. Musi trudno, żyje się dalej. No dobra, moi drodzy. A dzisiaj taki krótki odcinek, bo widzicie, jakoś jak jest weekend, to jakoś łatwiej ich ogarnąć i się tak nie ciągnie wszystko. No to dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Pa,